Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym blind teście chipsów. Jeżeli nie oglądaliście filmu na Sergiusza kanale, to zapraszam, ocenialiśmy tam różne kole. A w dzisiejszym odcinku na ogień idą chipsy. Sergiusz, dobra, w takim razie mamy chipsy i będziemy musieli zgadnąć mniej więcej, jakie są marki, bo tu mamy kultowe marki, prawda? Czyli Lejsy, mamy Grandchipsy. Mamy też takie... jeszcze Tokapi mamy. Tak, jakieś Tokapi, nie wiem co to jest, dlatego to wzięliśmy. No i to też taka to chyba chipsy właśnie... A Lorenz, też miarę znana w tym filmu, nie? Lorenz. No i tutaj mamy chyba to z Biedronkowa marka, czy się mylę? W kotle prażone. Nie, to chyba coś innego jeszcze. Papryka czerwona. Dobra, no nieważne. Dobra, wszystkie są paprykowe, tak? Tak, wszystkie są paprykowe. Nie ma niestety tylko Pringlesów, najbardziej kultowych chipsów, ale myślę, że Lejsy dorównują Pringlesom, jeżeli chodzi o taki prestiż, tak? Popularność. Są tańsze, ale myślę, dobra, że... To zróbmy tak, otwórzmy je wszystkie, że jak nam będą podać, żeby nie było słychać. Dokładnie. Żeby nie było słychać i za chwilę się widzimy, jak tak. Będę listing. No to widzimy się za sekundkę, tak? Dobra, Sergiusz, to pytanie na wstępie, w ogóle jak często jesz chipsy? Praktycznie nigdy. Praktycznie nigdy. No ja akurat obecnie chipsów dużo nie jadam. A paprykowych to już w ogóle nie jadam. A to moje ulubione w dzieciństwie były akurat, więc ja myślę, że się znam. Ja Lejsy cebulkowe jem, onion, bo jestem cebulak. I czasami jem takie... Ja Pringlesy. Fromaż i tak grillowane coś tam, chyba grillowany bekon. O właśnie, Pringlesy, grillowany bekon. Nie, ma, ale to nie, ja wiem, ale ty się nie znasz. Znam nie, się. Bo masz takie... takie, że są niebieskie, no. Że fromage i są brązowe, że grill. Grill, no. Że grill, no. Że grill. No brązowe, no ma sens. No brązowe, no. No dobra, no ale w sumie przed sobą mamy już pierwsze chipsy. To co, próbujemy? A, tu już jesz. Nie. Ja połącham jeszcze. Jedyne co czuję to, że moja miska jest brudna. To jest takie dosyć twarde. A dosyć intensywny zapach mają. A to taka grillowana papryczka jakby, nie? Nie znam tego smaku, ale wiem co to będzie. To będą któreś z tych chipsy z tubki. No a to już ty. Uważam, że to będą te chipsy. Ja myślę, że te takie, której firmy nie znaliśmy. Tak uważam. Ja uważam, że to będą... Ale nie są złe. Z czerwonej tubki. Obie były czerwone. No te tańsze, po prostu te tańsze. Myślę, że te tańsze, ale są naprawdę dobre. Nie są dobre. Nie są dobre. Nie smakują mi. Nie no, w sumie nie lubię. Nie, w sumie nie są dobre, no masz rację, nie są dobre. Nie są jakieś wybitne. Znaczy ja bardziej patrzę to w ten sposób, że po prostu tanie, więc jeśli są tanie, to są ok, ale nie no, w sumie nie chciałbym ich na imprezie jeść. No. Powiem ci tak, na imprezie to można zjeść wszystko, ale... No ale ja sobie tak, jakbym miał tak sobie siedzieć przy kompie i jeść te chipsy, to bym... To wolałbym po prostu inne, no. No ja też. Ja też jeszcze fanem jakimś papryczki nie jestem czerwonej. No dla mnie w porządku akurat, ale Lejsy na pewno rozpoznam. I to drugie coś, co tam było? Popularna marka? Crunchipsy, też rozpoznam 100%, jestem pewien. No dobra, to co, sprawdzimy to, nie? Przechodzimy dalej. No dobra, co mamy kolejny zestaw. O, widzę, że jesteś szybki. To też się pośpieszę. Dobra, zapach jest bardziej intensywny moim zdaniem niż poprzednich. Też mają taki podobny kształt. Niedobre. Nie. Nie wiem, jak byś mi ten
twarde są takie jakieś, takie za twarde, no. Wydaje mi się, że po prostu chcieli oszczędzić na ziemniaku i ten. A ten posmak? Bardzo cienkie, są bardzo cienkie. Jest bardzo, bardzo słodki, nie? Taki bardzo słodki. Aż za słodki. Niedobre są. Niedobre. Te poprzednie były lekko lepsze. Nie, dla mnie były dużo lepsze. Są bardzo niedobre. I zmieniam zdanie. Te, to są te tubkowe. Te, które mi już są wcześniej. Tamte wcześniejsze to były filmy Lorenz. A te myślę, że są te takie... Nie, tamte poprzednie takie. Były... Tamte poprzednie to były te... nie wiem, taka długa nazwa była na tej czerwonej tubce. Takie. Chipsaletta, coś takiego, nie? Chips coś tam, no też tak uważam, no też tak myślę. A te to nawet nie wiem, nie wiem i nie chcę wiedzieć. Te też są stópki raczej, bo też po kształcie tak trochę wnioskuję, ale smak jest kiepski, nie jadłem nigdy tych chipsów. Nigdy w życiu nie próbowałem, a to chipsatelle kiedyś jadłem. Muszą być po tych... Muszą być stópki, no bo tutaj no w sumie trochę to jest oszukane, że tak sprawdzamy, no ale muszą być. No. Muszą być stópki. No nie są. Nie, niedobre. Nie, nie są wybitne. Naprawdę, są kiepskie. Ostatnie miejsce dla mnie, drugie. Ostatnie, no na razie tylko dwa. No. No. To ale, drugie miejsce. Ale przegrałem 100%, nie? Dobra, nie, lecimy no, dalej. Nie, Sergiusz, ja na to nie chcę patrzeć nawet. Mimo, że nie patrzę, to i tak widzę i mnie boli. Oszukujesz? Nie, widzę po prostu nosem. Odzyskałeś wzrok. Jak bez... Oszukujesz mnie. Jak niewidomy, ja to czuję. Ja się tak nie godzę się na takie traktowanie. No zgódź się. No nie, serio, zgódź dobra, się. Dobra, zgadzam. Dobra, to idziemy dalej. Nie wychodzi. O, ale sypkie. O! Nie dotykaj, oszukujesz. Bo? Czemu nie mogę dotykać? No bo jeszcze nie zaczynamy. Jazda. Teraz zaczynamy. On dotykał ale, ja ale dotknąłem, żeby tutaj już mieć... Ale ty mocno pachnął, co? O, ten zapach już brzmi... Znaczy brzmi, czuć, że jest bardziej obiecujący ten zapach. Jakieś dziwne są takie... No, takie... Niedobre. Ja ten smak znam. To skąd? Wiem, co to jest. Są strasznie twarde. No, bardzo twarde są. Ale okropnie to twarde. Znaczy je bardzo ciężko je. Nie wiem, czy słychać, jak one chrupią. Słychać. Ale nadal uważam, że są lepsze niż poprzednie. Są na drugim miejscu dla mnie. Dobra, pierwsze są... Pierwsze były na pierwsze, miejsce. Drugie na ostatnie. Ja na 100% wiem, co to jest. Na 100%. Więc mów pierwszy. No to powiedz, co to jest. Mów pierwszy, bo ja wiem. Ja wiem na 100%. Nawet nie zapamiętałem tych marek. No ale są na drugim miejscu. To są te chipsy takie, one są do tych prażonych ziemniaczków z tego, z Biedronki czy jakoś tak? Są w takim tym opakowaniu, takie wiejskie ziemniaczki to się nazywa. W Biedronce to jest chyba inna nazwa, a to są na pewno te, bo są bardzo, bardzo, bardzo zbliżone w smaku. To są ogólnie chipsy dyskontowe. No, nie są dobre. Nie są dobre. Te biedronkowe są lepsze, bo te są z innego sklepu. No ale dobra, możemy przejść dalej w takim razie. Chodź, czekaj, jeszcze chipsa zjem. Niedobry, ale... A nie, ale po co? No bo zjem se. Ale nie, za twarde. No dobra, idziemy dalej. Kurwa, ten co nasypał. Dobra, wiesz co? Tyle kiepskich chipsów za nami. Ty to już sporo jest. No, myślę, że te chipsy będą dużo, dużo lepsze, nie? To mi się wydaje. Zobaczmy. Jeszcze powącham. Kurczę, niewiele czuć. To są lejsy. No. Ale idealna twardość, nie? Dobra, to są lejsy. Idealne. Kurde, to wiesz co? Czy mi to nie pasuje? Za mało smaku, to jest mało intensywne. Ale są dla mnie nie. Dla mnie są troszeczkę za mało intensywne, bo tamte były takie mocno intensywne, aż za mocno. Ta słodkość mi strasznie przeszkadzała, na przykład w tych chipsach pierwszych czy drugich. To nawet mają takie... Nie, dobre są. Idę na razie na pierwszym miejscu i wydaje mi się, że to są lejsy. A, to nie są lejsy. To nie są lejsy, to są krem chipsy. Lejsy mają taki niepowtarzalny smak, taki nie do podrobienia. One są strasznie delikatne i to są krem chipsy moim zdaniem. I one będą na pierwszym miejscu teraz. Tak, na pierwszym miejscu jest... I to tak by far na pierwszym miejscu. Ale są, nie, są fajne. Nie, na razie lepsze nie jedliśmy. Ale nie, są fajne, są takie... Z Markiem się kłócić nie będę, bo ja na co dzień nie jem chipsów.
więc nie znam. Ogólnie można by było chyba wnioskować po teksturze tych. No w sumie to teksturę też czuć. Ale ja po smaku poczułem tak szczerze, wiesz? Chociaż wiesz co? Lejsy to są karbowane i nie wiem, które wzięliśmy. Wydaje mi się, że to są lejsy. Bo... Ja uważam, że to są Grand Chipsy. Okej, okay, na 100%. Mamy tutaj pierwszy, że tak powiem, fight. Ale nie, są smaczne, są smaczne. Są smaczne, te najlepsze, te chipsy są najlepsze. Tylko aroma trochę mocniejsza by był. Te chipsy są na razie najlepszymi, jakie jedliśmy. Są bardzo dobre, te polecam. No, są dobre, polecam. Jak nie jem chipsów, jeszcze mniej jem chipsów paprykowych, to jakby ktoś mi podał takie chipsy. No tak, do piwka na przykład, albo do komputera, fajne, tak, fajne. Tak, do serialu tak, zajebiste. No, no dobra, to przechodzimy dalej. Dobra, to chyba ostatnie już chipsy, czy nie? Tak. Ostatnie. Dobra, to muszą być lejce w takim razie, muszą. Zapach nie był pewien, nie? Tak, widzisz, to też są karbowane. Nie, to nie są karbowane. Lejce. Kurde, bez porównania, nie? Dla mnie by far wygrywają, no lejce. Dobra, bardzo dobra. Wiesz co, jeszcze, jeśli chodzi o teksturę tych chipsów, to tamte były takie grube, wiesz co mi chodzi? No, one były grube, były. A co się nazywa, tak, są takie, jakby to był akordeon taki był. No, karbowane. Karbowane. Wiesz co, twardość i taka chrupkość w poprzednich chipsach mi bardziej odpowiadała, ale jeżeli chodzi o te przyprawy, to moim zdaniem w lejsach właśnie to one robią robotę, nie? To sprawia, że te lejsy są bardzo oryginalne, po prostu ten smak jest nie do podrobienia. Chociaż mam wrażenie, że kiedyś mi bardziej smakowały, ale co bardzo dobre. Opowiem ci taką anegdotkę. Te poprzednie były lepsze. Ja byłem dzieckiem. Te poprzednie były lepsze. Na chwilę kłócił z tobą, to są moim zdaniem lepsze, nie? Nie, nie, nie. Ale posłuchaj. Te są zasłone. Jak byłem dzieckiem, to kiedyś przez przypadek w chipsach takie dwie kostki przypraw mi się trafiły. Kumasz, musieli jakiś błąd mieć na produkcji. Mhm. Pamiętam, że właśnie to były najlepsze chipsy, jakie wtedy jadłem, bo jadłem je z kolegą u niego w mieszkaniu. Ile miałeś tego jeszcze raz? Takie dwie kostki, tak jak masz kostki cukru? To takie dwie kostki przypraw nam się trafiły w chipsach. I sobie je kuszyliśmy na chipsy zajebiste, nie? Wiadomo. Jeszcze raz? Trolujesz mnie. No nie słuchałem cię, no. Ja mam cię w dupie. Dobra, wystarczy, że widzowie mnie słuchali. JN pod komentarzami. To co, jeszcze raz? No, dobra, w każdym razie mówić, że to są gorsze. Te są gorsze. Ale lejsy, nie? No, ja nie wiem, czy wszystkie te chipsy są karbowane. No, wszystkie. I nie wiem, czy są karbowane lejsy. Wiesz co, mam pomysł. Są karbowane lejsy? Mam pomysł. Mhm. Są karbowane lejsy. Może w jednej misce sypiemy poprzednie chipsy, w drugiej sypiemy te i jeszcze raz ocenimy. Nie, te są gorsze od tych poprzednich. Ale nie potrzebuję. No ja mam kurde problem z oceną, wiesz, powiem ci. Miałeś tylko jedną szansę, mogłeś zapamiętać. Te są gorsze niż te poprzednie. Ja na chipsach ogólnie się nie znam, ale tutaj... Mają zbliżony poziom, jak mówię, lepsze przyprawy, a tam lepsza chrupkość. Wiesz co? Pójdę ci na rękę raz w życiu. Nie, żartowałem. Papier, kamień, nożyce. Dobra. Zajmujemy opaski? Nie. Dobra, kamerzysta nam powie, kto wygrał. Dobra. Do jednego? Do jednego. 3, 4. Kto wygrał? Co masz? Nożyce. Ja też mam. To remis, to jeszcze raz. Remis. 3, 4. Sergiusz wygrał. A co ma Sergiusz? Nożyczki. A ja mam kamień. Nie, ty miałeś papier. Nie, no mam kamień. No to Sergiusz już ma papier. A, to ja mam nożyczki. Nie, bo ty miałeś kamień. No dobra, no nie. To pamiętaj. Jeszcze raz mogę ci ten, pójść na rękę. Dobra. 3, 4. No, remis. Nie. Sergiusz ma kamień. No dobra, przegrałem. Niech będzie. Było wyrównanie. Okej, okay, to co, pokażesz nam ranking teraz chipsów? Tak, tylko poczekajcie. O. Nie, powiem ci szczerze, ja nie jestem w ogóle zaskoczony. Te chipsy, spróbujmy ich jeszcze raz. Czy to są te właśnie, które myślałem? Nie, już ten zapach jest po prostu. Powiem ci tak, one są tak twarde jak Doritos, ale nie mają nic z Doritos wspólnego. Mają taki kurde, mają okropną przyprawę, taką straszną, dramatyczną. Jeszcze jakby te chipsy były ten, bo one mają rzeczywiście taką teksturę jak Doritos. Jakby miały lepszą przyprawę, to miałyby potencjał, bo nawet fajnie się, fajną chrupkość zachowują. Ale patrz, wiesz, jakiś
Tu jest got paprika. W innym języku, już niby lepsze, bo Polacy tak mówią, że o, za granicę to lepsze. No jak widzicie, Polacy mają tak, o, złotówkę taniej biorę. No to też. Ale nie, na tym nie oszczędzajcie, serio, nie warto, naprawdę, kiepskie chipsy. Tutaj ja bym powiedział, że poza tymi dwoma ostatnimi, które jedliśmy, to te wszystkie trzy są bardzo zbliżone, więc byłoby mi obojętne, jakbym jadł jeden z tych trzech. Jakbyśmy zrobili w ten sposób, to bym się zgodził, nie? Te jak najbardziej trzymają podobny poziom, moim zdaniem to są mocno do tyłu. No i tutaj jest taki zdecydowany finalista, ale to chyba nikogo nie zaskakuje, nie? W ten sposób. Tak bym nawet zrobił. Nie, no też miałeś problem z decyzją na początku. Nie. Nie, tak bym zrobił. Nie, to sobie coś spróbujemy. Zjedz sobie tego crunch chipsa i zobacz, że to nie ma... Jest dużo przyjemniejsze w gryzieniu, dużo. Dużo. Tam... Ale jest to fajne, jak masz. No tak, pan. Może tu porównanie dam. No nie są dobre te lejsy. To jest dużo grubszy ten chips. Są lepsze, zgadzam się. Są lepsze, panowie. Może nie aż tyle, żeby ten. Zróbmy pierwszą ligę, drugą ligę i. Ale to są. Poza ligę. Nie, to są by far najgorsze. To są by far najgorsze. No, pierwsza liga. Pierwsza i pół. Tier 1 i pół, tier 3 i. Trash tier. Tego nie jemy, no po prostu. To odrzucamy, bo nie. Tego bym nie nakarmił psa. Sam bym nie nakarmił. Serio, naprawdę są tragiczne. Nie, ale powiem ci tak, no to bardzo skejtujesz te chipsy, ale serio, jakby one mają teksturę właśnie Doritosów. Jakby miały lepsze przyprawy. No ale przyprawy są tragiczne. W chipsach przyprawy są równie ważne, co chłopcy. No tak, ale dlatego ci mówię, że jeśli by naprawili przyprawy, to mają potencjał tamte chipsy. Do tego mają, czasu, mają. Wiesz, do tego czasu, no niestety... Mają konstrukcję troszeczkę podobną właśnie do Pringlesów. Troszeczkę. No tak, tak. Ale no niestety w smaku... Gdyby te też były bardziej miękkie, to też miałyby potencjał. Tak. Bo przyprawy są w porządku tutaj. Przyprawy są tutaj serio, o, gdyby były te przyprawy na tamtym chipsie... O, no to by mógłby konkurować z tymi nawet. To by był dobry chips. No ale niestety tutaj przyprawy są spoko, ale jeśli... Chips smakuje tak, jakby leżał pod łóżkiem przez 2 tygodnie. No to jest nie taki zwietrzały, to nie ma żadnego jest. No i dlatego właśnie no, mamy różnicę cenową, nie? Jak te dwie marki są troszeczkę droższe od tych, no ale no, w tym momencie moim zdaniem zasłużone. Zasłużone. Lepiej wydać więcej. Tak. Ogólnie crunch chipsy to chyba są najdroższe chipsy, jakie w ogóle są. To mi się wydaje. Nie. Pringlesy są najdroższe. No ale chodzi mi o takie. Z tego zestawienia tak. No tak będzie. No nic, no, to mamy tutaj faworyta. Może chipsa, panie Rafale? A, bardzo chętnie. Zjemy lidera, a co jednego, jak mogę tyle? Na diecie jesteś, wypluj. 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 No sponsorowałeś, to jem. No dobra. A czy wy zasponsorujecie łapkę w górę? I subskrypcja na dole u mnie. Macie wszelkie linki w opisie. I co, widzimy się na kolejnych produkcjach. Okej, okay, piątka. A chcesz ze mną nagrywać? Nie. A nie masz z kim? No to chcę. A, dobra.